The Outer's World. Robot, którego być może uda mi się ożywić. Sam potrzebuje mojej pomocy. Dowiedzieliśmy się od Ady, że ten robot, że nad tym robotem pracował sam Harfcourt, tego, którego roztrzaskaliśmy. I być może gdzieś są notatki dotyczące tego sama właśnie w tym komputerku. I są. Są. I jeszcze tutaj są. I właśnie dostaliśmy informację. Tak. Wiemy już, co zrobić. Jest tu wyraźnie napisane. Pusty człowiek. Wytrop Reginalda Chaneya. Pastor Max odnalazł wynajęte mieszkanie uroczego w Roztoce... W Roztoce na Monarchu. Zabierz Maxa do Reginalda Chaneya i spytaj go o zakazany dziennik. Nie, chyba nie o to mi chodziło. Maszyna czyszcząca, o to mi chodziło. Na terminalu w kajucie kapitana znalazłeś zapiski Hardthorna dotyczące prób przerobienia sama na jednostkę bojową. Hardthorne zamierzał zamienić fabryczny spiętrzacz mydlin sama na spiętrzacz kwasu, ale nie zdążył odebrać tej części z Rosarium. Czyli krótko mówiąc, musimy polecieć na Rosarium. I na Rosarium, jak się okazuje, jest kilka misji. No ale skoro musimy polecieć na Rosarium, to na Rosarium oczywiście polecimy. I jest tu właśnie, mam, to jest lądowisko w przybocze Akande. To jest właśnie te miejsce Bizancjum, do którego dostaliśmy niedawno dostęp. Jest też lądowisko w Rosarium. I polecimy sobie właśnie do tego Rosarium, żeby uratować sama i pozwolić mu, żeby on ponownie żył. No i super. Wychodzimy. Oczywiście bierzemy naszą ulubioną ekipę, Maxa i panią Patrycję, czy jak ona się nazywała, Patrycję. Mniej do pilnowania, XD, napisał Fox. No i to jest prawda. Fox nie musi się przynajmniej stresować, bo jest mniej ludzi, no to mniej gałganów do pilnowania. Ach, och, piękna kraina, pełna niebezpieczeństw i bezpieczeństw. To tutaj przyjdzie mi spędzić. My musimy pójść tutaj, więc to nam ułatwi drogę. Nie musimy iść tak naokoło, tylko pójdziemy tutaj tym skrótem. Doskonale. Chodźcie, gałgany. Musimy się przez te góry przebić. Czy to w ogóle jest wykonalne? Niestety obawiam się, że przebicie się przez te góry jest niewykonalne. Ja nie dam rady? Ja nie dam rady przez te góry się przebić? Chyba u was w domu. Parvati, jeszcze jedno słowo i zaraz wylecisz z tej załogi, jasne? Mamy ważniejsze rzeczy do roboty, a nie zajmowaniem się jakimś kodem awaryjnym. Kodem pomocy. Ja pierniczę, dobra, trudno. Zobaczmy, co tu mamy. Faktycznie, jesteśmy w dżungli. Jesteśmy w rąbanej dżungli. Mam trochę amunicji, co prawda, mam. Kupiłem, całe szczęście, zdążyłem kupić. Jestem inteligentny, pokupowałem trochę amunicji, ale za mało. Od automatów kupimy trochę amunicji, doskonale. Czy wy macie jakąś gównianą broń? Oczywiście, że macie gównianą broń, ale nie szkodzi, nie przeszkadza mi to. Nie. Proszę cię, żałosne ulepszenia. Dobra, amunicja ciężka, jest, amunicja ciężka. Poproszę, poproszę maksymalnie, ile tam możecie dać? Biorę. A ty ile masz amunicji ciężkiej? Tylko tyle? Nie szkodzi, biorę. To masz jakieś gówno, nic nie szkodzi. A ty? Ile masz? O, jakie fajne hełmiki. No, ale tak bez żadnego boostu? Żałosne. Dobra. Bez żadnego boostu? Naprawdę? To wezmę amunicję ciężką w takim razie. Dziękuję. A ty co macie do zaoferowania? Może niech pomyślę. Amunicję ciężką? Oczywiście, że macie amunicję ciężką. Dobra. No i teraz to ja rozumiem. Amunicję ciężką na wypasie. Nie masz psychy przebić się przez te góry, bladuszu. Co? Czy ty mnie wyzywasz od penisów? Cholercia, będę musiał chyba jakieś poboczne zadanie przy okazji wykonać. Tak czy siak, to właśnie tutaj zostało wezwanie, jakby pomoc, było wezwanie pomocy. Cholera, jestem maksymalnie po drodze, no trudno, zajmiemy się tym w pierwszej kolejności. Czy miałem znaleźć ten rubany sprzęt? Dobra, można się przebić jednak przez góry. I wtedy nie będziemy musieli w ogóle iść tam ich ratować w sumie. Jak myślicie? No w sumie, no dobra, sygnał pomocy był, ach! Kurde, wy to też macie serce, za dużo serca macie w sobie, powiem wam tak, Parvati i Max. Dobra, jolo, pójdę zobaczyć. Dziwna maszyna, dziwna sceneria. Coś tu ewidentnie nie gra, co nie? Coś tu nie pasuje.
Coś tu jest nie tak. Halo? Jest tu jakaś żywa dusza? Coś tu ewidentnie śmierdzi. 2,25 za puchy harnasia w Żabce, za 100 zł kupi 44 puszki harnasia, czyli 11 czteropaków. 44, czyli poszło 88 w takim razie. No to tak powiem ci, że całkiem dobrze. Coś tu ewidentnie nie gra. Karabiny plazmowe, jakieś gówniane rzeczy. Dobra, weźmy tylko oraz amunicję. Jakby gra się tak co jakiś czas zacina, co nie? Jest tam takie mikrościęcia. Kim ty jesteś? Co się stało? O cholera! Jakieś pszczurolisy! Jakieś potwory z Wąchocka! Strzelajcie w dupę, to ich stały punkt! Dobra, nie było w sumie tak źle. Co nie z tymi pszczurolisami? Strzelałem w dupę, dlatego tak łatwo padły liły. Ponieważ to ich stały punkt, pamiętajcie dzieci. Zawsze w dupę. Znaczy celować, jak się walczy z potworami, bo wtedy jest naprawdę bardzo, ale to bardzo słaby punkt każdego potwora. Dobra, weźmy te wszystkie pierdoły. Jakiś dziennik. Tato, pisze to z nadzieją, że uda ci się tu wrócić. Przykro mi, twój tata nie wrócił. Nie ma co się zagłębiać w tą historię, ale wszyscy wiemy, jak ona się skończyła. Brutalnie. Uchwyt. Tłumik, anim mru. Weźmiemy. Te też weźmiemy. Co, zamknięte? I ślepy zaułek. Dobra, wracamy do centrum w takim razie. No ewidentnie tutaj gram przy 440 Hz. To przy tak dużej ilości z jakiegoś powodu detali gra lekkie ma spadki FPS-ów. Powiedzcie mi, czy i tak mimo wszystko jest płynnie, bo widzę, że ma po prostu spadki FPS-ów. Czyli się dobrze to ogląda, może w ten sposób. Bo na tym mi najbardziej zależy. Ale wejdźmy tutaj. Jakiś komputerek do skakowania. Wiadomości. Administracja, pliki osobiste, nic konkretnego, nic również ciekawego. Śpi. Skóra węża, a weźmiemy. Hełm do otwierania zamków. Ja chyba taki zresztą nie mam. Co ja w ogóle noszę? Właśnie noszę ten do otwierania zamków, co nie? No muszę przyznać, że to miejsce nie wygląda na jakieś mega bezpieczne. Jakby opuszczone miasteczko, co nie? Miejsce Raptidora. Ludzie martwi. Symstmulsja. Nie wygląda to zbyt dobrze. Obawiam się, że oni wszyscy nie żyją, wiecie? Że wszyscy są martwi. Mimo wszystko wejdziemy do środka i zmierzymy się z przeznaczeniem. Jak to się mówi, znany naukowiec YOLO. Mamy najpierwszy tu się w oczy. To jakiś gigantyczny pan na środku. O, tu już lepiej działa. Tamta lokacja widocznie jest bardzo duża, bo tutaj już w ogóle nie ma spadku FPS-ów. Jakiś berg się rzuca nam w oczy. Rekrut spółki, czyli jednak ktoś tu żyje. No, w całe szczęście myślałem, że to koniec. Ara, pozbierajmy co tu od nich jest, tych gałganów. Strzelba taktyczna. Broń długa. Po co komuś strzelba, jak ma się wyrąbany karabin maszynowy, prawda? Czy może strzelbę jednak weźmiemy? A, taka fajna się wydaje ta strzelba nawet, co nie? No, taka fajna, fajna. 24x8.
niby dobra, chociaż ja tutaj 44 zadaję, więc moja jest druzgocąco lepsza. Ej, ty lamusie! Kim jesteś? I done had enough of this shit. I'm just the fucking tarmac guard. No one said nothing about fighting no raps. Co tu się stało? Płacą ci za stękanie, czy robisz to gratis? You're powerful free with that tongue of yours. No, żebym ci dupy nie skopał i co z tym zrobisz? A, mogę go zaatakować. To było się nazywało elegancko. You got me. Just testing your metal. Not much fight left me anyways. Dobra, powiedz lepiej, co tu się tu stało? Alarms went off, raps broke loose and I hightailed it in here to get a wall between me and them beasts. Powiedz mi, kto tu rządzi? Scientist, name of Anton Crane. Someone said he's panicking inside the comm center. Kurde, mamy ochotę go załatwić. Widać, że jakiś mięczak. Co robiłeś na zewnątrz? What do you think? I'm the landing pad guard. I was standing out on the fucking tarmac. Hell of a job until all this. Anything else you'd like to know? To ty wzywałeś pomoc? Distress call from here? Shit. They told me that weren't allowed. A no co, a to dlaczego? Got me. I just do what I'm told, and I was told not to do such. Hmm. Oh, before I forget, Anticleos makes the best pharmaceuticals in Halcyon. Better than nature. Not like that crap spacer's choice petals. Dobra, dobra, Gołganie, nie przechwalaj się tak. No dobra. Wiem, jak wygląda sytuacja. Pogadaliśmy sobie z typiarzem, choć kusi, żeby go zastrzelić. No ale dobra, mamy tu powiedzmy ważniejsze cele. Musimy pogadać z jakimś tym lamusem naukowcem. Czyżby tych lamusów naukowców było kilka? Nie wiem, wejdźmy do pierwszego lepszego. Jest inny główny przywódca tej gałgańskiej miejscówki. Mogę to wziąć? Czy to będzie jako kradzież? Jako kradzież będzie. Dobra. I co? What do you think you're doing? To na co mam ochotę. Sorry to bother you. Dobra, zobaczmy, z jakiej frakcji straciliśmy zaufanie. Uwaga! O, dostrzegł u ciebie wadę. Paranoja. Strażnicy tyle razy cię przyłapali, że cierpisz teraz na nadmierną nerwowość, a efekt ten jest podwojony, gdy skradasz się lub jesteś w strefie zastrzeżonej. Nie. Atrybuty osobowości minus jeden? Nie ma takiej opcji, odrzucamy to. To generalnie chodzi o to, że możemy przyjąć tą wadę w ramach za jeden atut. Niestety atuty są tak żałosne, że ja wolę, szczerze mówiąc, totalnie tego nie przyjmować. Nie będziemy mieli paranoję za takie pierdoły, bez przesady. Dobra, gałganku. To u kogo straciliśmy tą reputację, bo nie zwróciłem uwagę. Inoklasiści, ci nie. Pionier, Rada. Cioteczka Cleo! Kogo my tu mamy? Nowa frakcja! Przekuwa tysiąclecia odkryć naukowych w towary, jakie dostać można w aptekach i spożywczakach. Ła, czyli łat będzie dobrze ich rozstrzelać. Dobra, pogadajmy z tym Gałganem. If you've come to end my life, let's be on with it. Oh, not actually one of them, are you? Nie, no nie wierzę, nie zrobił tego, że nie załatwiłem wszystkich. No to wiesz co, muszę teraz, grałem teraz Piotr trochę spokojniej niż na początku. Mimo wszystko chcemy tam na początku powykonywać te zadania, trochę coś tam porobić, a rozstrzelaniem zajmiemy się później. Nie ty wysyłałeś wezwanie pomocy? A trafiłeś za pierwszym razem. Przywam, by zakończyć. Trafiłeś za pierwszym razem. Then let's be. Oh, good. I'm fine. Any closer. Mikrostrzelanko. Dobra, tak naprawdę nie chciałem tego zrobić za wcześnie. Kurde, kusi mnie tak bardzo, ale porozmawiajmy z nim. Nie, to ty wysłałeś wezwanie pomocy?
Yes, yes. Anton Crane, lead scientist. Coś mi tu śmierdzi. I must apologize if my call diverted you. I may have panicked. Everything's under control now, though, truth be told. Coś tu nie gra. A właściwie dlaczego za kogo mnie wziąłeś? Why, one of our attackers, of course. Obviously, they were drawn here in an attempt to make off with my research. No bo panie Hubert Mążku, to jest taki Fallout New Vegas, wręcz ja bym powiedział, że to jest tych samych twórców. Ale to nie jest wada, to jest bardzo, bardzo zaleta, bo jest zajebista gra. A dlaczego odwołałeś wezwanie pomocy? A dlaczego twoim badawaniem, więc pracujesz sam? Do rzeczy, co tu się stało? Yes, yes, of course. Hours ago, a group of vicious malcontents fell upon us. Shot up our labs and loosed our research subjects, the Raptodons. If those cretins get their hands on my research, well, they'll need not kill me. Wydaje mi się, że tu jest coś nie tak. Mi się wydaje, że to oni napadli na to miasteczko. Jest jeszcze jakaś inna frakcja i to jest podobna sytuacja, jak było w przypadku Kosmoluba i jakiejś drugiej frakcji. Perswazja. Jakbyś mi zdradził, czego dotyczą badania, miałabym lepsze pojęcie, co tu się rozgrywa. Rozgrywa. You have a point there. It most decidedly cannot make this situation any worse. All right. We were tasked with formulating a new and improved dental gel. Chwila, więc w tym wszystkim chodzi o pastę do zębów? One cannot exaggerate the benefits of good dental hygiene. May I continue? While doing research on enzymes specific to the Raptodon's digestive system, we developed an additive which we subsequently discovered to be the most effective appetite suppressant ever. Jakby tego nie nazywać, to wciąż tylko pasta do zębów. No dobrze, dietetyczna pasta. Not just any diet toothpaste, the ultimate diet toothpaste. Nie jest cenniejsze niż życie, nawet jeśli byłoby to najlepsze paliwo rakietowe. Oh, I'm certain it could be made into that as well, with only a few changes to its molecular composition. But you're missing the point. Let's focus for a moment, shall we? Even if you disregard the obvious value of Auntie Cleo's Appazap diet toothpaste in and of itself, we're talking about my career here as well. Apestop? Nice, is it not? Came up with that myself. It's a shame our marketing department is almost as befuddled as my co-workers here. No to niedorzeczne. Zabieram się stąd. No, please, hold a moment. This is highly irregular, but circumstances force me to improvise. Might I interest you in an arrangement of sorts? Zamieniam się w słuch. You resolve my situation, and I'll see to it you're well compensated. Czyli chciałbyś, żebym usunął banitów, odzyskała twoje badanie i zajęła się raptidonami? Yes. But don't kill the mother if it's avoidable. We've need of her to replenish our stocks. I think there's gas in the lab somewhere that can be used to put them out. The research is in the safe in my office. You'll have need of my code and keycard. The lab's entrance is in the side of a hill. You can't miss it if you just follow the road. You'll pass by the town's original... by the grand architect. Jameson. He's in the old lab. Kim jest Jameson? My protege. I sent him to retrieve some metabolic precursors, and I forgot him. O, siemanko, Abby, miło mi się widzieć. Dobra, to tak, musiał tu być kompletnie chaos. Ja mówię, zostawiłeś go na pewno śmieć, powinieneś się wstydzić. Don't you think it weighs on me? He was my responsibility. All of them were. Regardless of their thinking on the matter. If he has died, too many have been lost, too many black marks against my name, and far too much paperwork. A ty martwisz się tylko, że masz z tego kłopoty. I'll thank you not to mistake my ambition for callousness. A niby z czym, ze współczuciem?
If my colleagues refuse to take their lives seriously, why should I? All they do is complain. They refuse to see the opportunity afforded us here. I tylko o to mi chodziło, potwierdzenie, że jesteś nieczułym draniem. Dzięki. Believe what you will, but I'm not the manipulative, ego-driven person you think me to be. I'm not. And my colleague, Jameson, will you find him for me? Dobra, to tak, mamy generalnie zadanie, że musimy uratować tego całego Jamesa, co nie? Wezwanie pomocy. Czy to jest zadanie dodatkowe? Przyszła zagłada. Odszukaj safe. Zlikwiduj banitów. Zajmij się raptidonami. Odszukaj safe Antona. Dobra. Uratuj Jamesona zarazem. I każdy pewnie jest gdzieś indziej, tak? Zobaczmy region. Tutaj mamy to. Mamy to. No dobra, generalnie dostaliśmy mnóstwo zadań od tego Gaugana. Czy chcę go zabić? No oczywiście, że chcę go zabić, ale po prostu jeszcze się powstrzymamy. I przed zrobieniem zrobimy tu masakrę. Naprawdę, ja nie lubię takich cwaniaków. Zrobimy tu totalną masakrę, ale jak to się mówi? Najpierw troszkę... Przyszedł, popatrzcie, jak się robi najlepsze streamy. O co? Dobrze, Fox, mu pocisnąłeś. Dobrze, AB, tak dokładnie. Najlepsze streamy u Bradeusza, AB, ucz się. No. Dobra, wracamy do tematu. Zrobimy tak, że po prostu wykonamy dla niego te zadanie. Co tam? A potem przyjdziemy tu i tak ją rozstrzelamy. Tak za zasad, dla zasady. Rekrut. Dobra, tak czy siak. Co ja tu miałem? Co mieliśmy tutaj zrobić? Czyli mamy wyzwanie pomocy. Zdobądź wyniki badań, poszukanie tajemnic. Region. Jeszcze kilka miejsc tutaj jest do zbadania. No dobra, to zbadajmy te miejsca. Co tutaj ciekawego masz? Nic? Super. O, jakiś Gaugan jest, a zapytajmy go o te wszystkie rzeczy. Ah, outlaws, I assume. Do me a favor and let me finish this, will you? And then make it quick. Wszyscy myślą, że chcę jego załatwić. O czym ty mówisz? Aren't you with the brutes that attacked our lab? Aren't you here to pillage our supplies and leave our corpses to the raptodons? No, w sumie taki mam plan, ale spokojnie. Słyszałem, że macie kłopoty, więc pomyślałem, że wpadnę i zobaczę. Nie twój interes, kim jestem. Too right. Carry on. A kim ty właściwie jesteś? I am Orson Shaw, chief behavioral scientist. I was brought in to study the raptodons. I was to ensure that should a problem arise, our team is adequately equipped to deal with them. Czyli badanie nad raptidonami. I czego się dowiedziałeś? They are insatiably hungry, absolutely impossible to control in any fashion, and indeed appear to be powered entirely by hate. No to faktycznie dowiedziałeś się mega dużo. Will enable us to control them, or even slightly sate their aggression. To się nazywa peszek, ale no cóż, to czego można było się domyślić, że tak to się skończy. Czyli z swoich badań, kompletnie nic nie wynikło, a teraz biegają luzem. Świetnie. Indeed. Now that you fully grasp the gravity of the situation, I wonder if you might do me a favor. Jakie być może, ale najpierw powiedz, nad czym pracujesz. Jakiego rodzaju przysługa? Dobra. What does it look like? I'm preparing a personal defense device, or trying to anyway. Nauki ścisłe, tak się składa, że mam ten poziom. Jak poprowadzić przewód od kondensatora od tutaj, to ominiesz ten obuw i zaoszczędzisz trochę mocy. I... Why yes, I suppose I could. Thanks. Wygląda zabójczo, pozwalają ci grzebać w takiej technologii? Certainly not, but Porter and his goons are busy with the outlaws and Anton's busy holding his head in his hands. Seems as good a time as any to get a bit of work done. Pomóc ci? No. Well, yes. Well, no. Perhaps.
I left schematics in our storage facility. As far as I know, the security commander hasn't found them yet. I admit I'd feel better were they returned to me. I tak zginiesz. Gdzie jest ten magazyn? Out the south gate. Follow the road. It'll be on the left, past the old lab. Możesz, ja se zobaczę. Możesz to rozwinąć? I found an advanced pistol when we moved here, but it's broken. I need those schematics to modify it to output superheated air. It should quite easily burn through raptodon hides. Jasne, zobaczę co da się zrobić. Say, you wouldn't happen to have a tube of thermal paste on you, would you? Nie. Blast. Well, good luck. I hope I see you back here in one piece. No niestety akurat nie miałem tej tubki jakieś tam. To jest jako kradzież. Dobra, czyli dostaliśmy od niego po prostu świecie kolejne zadanie. Kręgosłup funkcjonariusza. Weźmy wytrych, trochę amunicji, jakiś ciężki karabin, trochę pierdół, części do broni. Nic takiego w sumie, co by mnie zainteresowało. Dobra, dostaliśmy od niego zadanie. Jednak zanim wykonamy te zadanie, zagłębmy się w kolejne miejsca w tej tajnej bazie. To zadanie też jest pewnie w jakieś mam fajne miejsce, na przykład młot wulkana, tak to się nazywa. Młot wulkana i magazyn jest tutaj. Magazyn jest tutaj, tam gdzie jest między innymi ten robot. Kurde, wszystkie misje są praktycznie koło siebie tutaj. No ale nieważne, wezwanie pomocy. Jeszcze jedno, jedno pomieszczenie zostało spętrowane. O, ho, 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 nawet bar tutaj mają. Chyba jednak spędzę trochę więcej tu czasu, się okazuje. Dzień dobry, panienko. Chyba nie do końca. Want to treat yourself before you go? Something for the road, maybe? Strasznie chcesz się mnie pozbyć. I don't really know you. Roseway is supposed to be closed off to visitors. Stands to reason you could be a corporate spy of some sort. Then again, there's nothing in my contract that says I can't sell the corporate spies. Your bits are the same as anybody else's. No i tak też myślałem, znajdziesz czas na parę pytań? Sure. Not like I get many customers. To tak. Dlaczego mi stukane za się bar 17? Nie masz czasami dosyć? Jak ty wychodzisz na swoje, skoro prawie nikt tu nie mieszka? Technically, I'm not in business at all. Roseway closed down years ago. Corporate still sends us the occasional shipment of necessities through unofficial back channels. Of course, if something goes wrong, like one of our guards drinking himself to an early grave or raptodons running wild, corporate won't acknowledge we ever existed. Dlaczego miejscówka nazywa się Bar 17? I'm so glad you asked. Some people say the name refers to the 17 rungs in Auntie Cleo's official ladder of corporate advancement. These people are wrong. Truth is, we've been established, closed down, renamed, reestablished, and then reopened a grand total of 17 times in the last 40 years. Corporate's still deliberating over a new name. The matter remains hotly contested in committee, but we're expecting a decision within the next 5 to 7 years. Exciting times. Dobra, wystarczy. No dobra, zobaczmy, co można sprzedać. Sure. Alkohol. No, czego mogłem się spodziewać? Znaczy, w sumie spodziewałem się właśnie tego. Czyli pewnie nic poza tym, co nie? No, ale pubix to pubix. Dobrze wiedzieć, że można się tu urżnąć. Dobra. Jeszcze jedno miejsce zostało do spenetrowania w sumie. Więc chodźmy tam szybciuszkiem. To jakieś komnaty? Nie wiem. Sprawdźmy to. O, Van Cortes. Nowa osobistość. Pogadamy z nim. You picked a hell of a day to visit. I'm Vaughn. Vaughn Cortes. Dr. Vaughn Cortes. But just Vaughn's fine, really. Gdzie byłeś, kiedy zaatakowali banyci? Over in the main labs. I rabbited back here when I realized I was hearing gunshots, not blown fuses. We've been cooped up in here, I don't know, hours? Too long. I have to get back to work. Dobra, prawda jest taka, że i tak jesteście wszyscy martwi. To jest tylko kwestia czasu, jak w końcu was rozstrzelam. Żadna praca nie jest więcej warta niż własne życie. Wyglądasz na zdenerwowanego.
What? I mean, we're surrounded by hungry Raptodons. Who wouldn't be? Am I right? Look, I don't want to go back out there, but there's a thing I gotta do. I had to leave an experiment running at the lab. Something I've been working on a long while. Something that could really get me ahead. Know what I mean? Prawdopodobnie idziemy w tę stronę. Możemy ci jakoś pomóc, rozumiem, jak wytłumaczysz. Czego poproszę? Mówię o czymś niebezpiecznym. No i rzecz jasna, chcesz, żebym się tym zajęła. Why? Are you heading to the lab? Because that would be... I've been extracting organic compounds from Raptodons. Compounds that have... benefits. Benefits? In certain social situations. Personal situations. Where you might want to, enhance your charisma. Seriously. Captain, I believe he's making Enraptured. It's an aphrodisiac. Rapt musk is the main ingredient. What? No? I mean, yes, I'm getting the musk. With Monarch Embargo, the price is sky high. Ooh. But I'm not making the drug. Czyżby to był afrodyzjak, który powoduje, że wzrasta mi gwałtownie osobowość jeszcze bardziej niż po alkoholu? The results are outside the margin of error. Technically. Tyle mi wystarczy. Przejdź do sedna. Sure. Of course. Our lab south of here, down the road. Not the old public lab, the one past that, built into the mountainside. Dobra, to się przed. Drugie lab tym przy drodze i czego mam szukać na miejscu? Wolno ci te, drugie lat przy drodze i czego mam szukać na miejscu? My equipment's in the lower levels, way in the back. I have a big room all to myself, dissection tables and whatnot. It should have been running this whole time. Just grab the results and bring them here. Czyli to cenny towar. If you have a buyer. I got a contact who wants to haul the entire batch to Byzantium. Help me out? I'll cut you in for a share. I'll even pay you before I am, when you deliver to me. Muszę wziąć od Attona kont do drzwi? No, I mean... Nah. In fact, don't mention this to Dr. Crane. At all. W porządku, pójdę tam i się rozejrzę. Great! This is really gonna save my ass. Dobra, krótko mówiąc, jakiś afrodyzjak, który powoduje, że zwiększa gwałtownie osobowość, to może nam się przydać. Dzięki temu nasza charyzma, dzięki temu afrodyzjakowi będzie na chwilę wzrastać druzgocąco do góry. Nie będę już musiał w ogóle inwestować w to. Będę miał 100%, jeśli nie więcej. Doskonale. Nie wiem, czy kiedykolwiek mi się to przyda, aż tak wysoko. Może kiedyś. Dobra, przeszukajmy teren. Bla, bla, jakieś książki. Nie wiem, po co to wziąłem. Leżało. Jakieś ten... alkohole... i oczywiście kibelek. Dobra. To ja po prostu ich zwykłe takie mieszkania. Pierścień... jakieś jedzonko, trochę amunicji... takie pierdoły... dobra, nic szczególnego. Chodźmy też na górę zobaczyć. Jakiś klemper. Blankenship. She's okay. Ale chyba nie chce ze mną za bardzo rozmawiać. A tutaj co jest? Czy ja tu miałem przejść? Momencik. Co to jest? Co to jest? Co właśnie mam teraz nową zadanie dostałem? Alchemik amator. To muszę gdzieś tam daleko pójść znowu, co nie? Gdzieś tam w ogóle. Masakra. No dobra, wróćmy do wezwania pomocy. Jakiś komputer. Skąd ja w ogóle mam te coś, te całe... jakiś kod dostępu do tego? Nie wiem. Ale użyję tego komputera, co tam? Blokada bezpieczeństwa. Wszyscy pracownicy mają przejść na swoje stanowisko robocze. Pliki osobiste. Nic mi to za bardzo chyba nie dało. Karabiny plazmowe i trochę bitów. Dobra, niewiele, ale zawsze się to przyda, co nie? Jest też automat, jest też maszyna do ulepszania, wszystko w swoim czasie.
Nie mamy też super sprzedawcę, który może nam coś sprzedać, albo możemy coś od niej okupić. Ale tak poza tym nic interesującego. Okej, no to w sumie tak większość spraw została przeczytana. Zobaczmy, jak wygląda dziennik. Dziennik wygląda tak, że zdobądź wyniki badań Antona i zdobądź schematy broni. Czyli krótko mówiąc, będziemy musieli się gdzieś udać. I to się udać, z tego co widzę, no to całkiem wielu miejsc, żeby wykonać sobie poszczególnie chociażby te wyzwanie pomocy. Dobra, to zaraz się udamy. Chodźmy jeszcze do tego głównego zarządcy tego ośrodka. Oh, as if my thought. Poczekaj, zapiszmy grę. A naskarżmy. Orson pracuje nad ulepszeniem jakiejś broni na Raptidody. Orson? Good. It will keep him from wasting my time. Sounds like he might actually be doing something useful for once. Co, to tyle? Powiedziałeś, że spoko? Miałeś go ten... się zdenerwować, nie ten safe. Dobra, w ogóle go to nie ruszyło. Nie, to nie. Dobra, idziemy na wyprawę w takim razie. Jak to się mówi, czas rozmowy się skończył, a skończył się czas zaczął się czas działania. Kurde, wyprawa na tą planetę. Mogłem polecieć do Bizancjum już naskarżyć na pana doktora, a tak to muszę, cholera jasna, jakieś misje poboczne wykonywać, jak jakiś gałgan kompletny. No trudno. Dobra, tak więc mamy kilka zadań do wykonania. A zobaczmy jeszcze raz, jak to wygląda. Czas działać!